Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski, mam dzisiaj czwartek, 14 dzień grudnia. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Niewielkimi wzrostami wczorajszy dzień zamknął WIG20 oraz szeroki indeks WIG około 0,2% na plusie. Najlepiej spisał się WIG80, czyli indeks małych spółek, który zyskał 0,8%, tym samym poprawiając swój rekord wszechczasów. WIG40, czyli indeks średnich spółek, delikatnie pod kreską około 0,3%. Obroty na szerokim rynku przekroczyły 1 miliard złotych. Najważniejszym wydarzeniem dnia była jednak decyzja Fedu odnośnie stóp procentowych, czyli Fedu Amerykańskiego Banku Centralnego. Ta decyzja pojawiła się o godzinie 20, czyli już po zamknięciu parkietów europejskich. Jak okazuje się, Fed postąpił zgodnie z oczekiwaniami analityków. Decyzja była jednogłośna. Fed utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie na grudniowym posiedzeniu, czyli 5,25 do 5,50. Jeremy Powell, szef Fedu, podczas konferencji z dziennikarzami, po pierwsze poinformował, że w razie konieczności Fed jest dalej gotowy podwyższać stopy procentowe, czy dokonać podwyżki, ale jednocześnie pojawiły się tematy obniżek stóp procentowych, do których analitycy oczekują, że dojdzie już w 2024 roku. Szef Fedu Jerome Powell podkreślił, że członkowie banku centralnego rozmawiają o takich możliwościach, ale to wszystko oczywiście będzie zależało od napływających danych makroekonomicznych. Szef Fedu Jerome Powell podkreśla, że jest jeszcze za wcześnie, aby ogłosić zwycięstwo walki z inflacją. Nikt tego nie robi. Wydaje się też, że nie chce nikt popełnić błędu zbyt szybkiego luzowania polityki, żeby nie doszło do nawrócenia inflacji. Rynki przyjęły wypowiedź Jeremy'ego Powella bardzo pozytywnie. Wczoraj na zamknięciu Dow Jones S&P oraz Nasdaq zyskały około 1,4%. Z tego też powodu dzisiejsze otwarcie na parkietach europejskich nie mogło być inne niż na zielono. Około godziny 10 WIG20 zyskuje 0,8%. My przejdźmy do spółek. LPP wczoraj po zamknięciu sesji przedstawiło wyniki za ostatni rok, za trzeci kwartał roku obrotowego 2023-2024. Wyniki gorsze od oczekiwań analityków. Przychody 4 miliardy 350 milionów złotych, oczekiwano około 4 miliardów 660. Blisko konsensusu była EBITDA na poziomie 1 miliarda 160 milionów złotych, a zysk netto był poniżej oczekiwań rynkowych. Niecałe 576 milionów złotych, oczekiwano ponad 600. Zadłużenie grupy na koniec kwartału to 4,2 miliarda złotych, a sieć sklepów liczyła 2206 punktów. W roku finansowym 2024-2025 LPP spodziewa się, że wypracuje około 20 miliardów złotych przychodów. Marża brutto ma być na poziomie 52-53%, a na inwestycje grupa przeznaczy około 1,3 miliarda złotych. LPP powiedziało też, że spodziewa się dobrych danych po Black Friday, gdzie od 23 do 27 listopada sprzedaż grupy znacząco wzrosła. Początek sesji dla LPP na minusie około 5-4% pod kreską po publikacji właśnie tych wyników. Z lepszymi informacjami do inwestorów przychodzi Rainbow Tours, który poinformował, że chce wypłacić drugą zaliczkę na poczet dywidendy z zysku za 2023 rok. Ma to być 2 złote dywidendy na akcję. Dzień zaliczki to 24 stycznia, wypłata nastąpiłaby 31 stycznia już oczywiście przyszłego roku. Zgodę na wypłatę zaliczki musi jeszcze udzielić Rada Nadzorcza. W lipcu Rainbow wypłacił 50 groszy dywidendy na akcję z zysku za rok 2022. Drugi. Z kolei w sierpniu wypłacili 79 groszy dywidendy na akcję jako zaliczka, pierwsza zaliczka z zysku za rok 2023, a więc sporo pieniędzy w formie dywidendy bądź zaliczek trafia do akcjonariuszy Rainbow Tours w tym roku i na początku, prawdopodobnie na początku przyszłego. Widać się, że dzielenie się pieniędzmi i dobre wyniki finansowe mają przełożenie na wykresie. Rainbow wczoraj blisko 54 zł na zamknięciu. Sporo spekulacji w sprawie płockiego Orlenu. Borys Budka, czyli nowy szef Ministerstwa Aktywów Państwowych, oczekuje szybkiej rezygnacji Daniela Obajtka. Podkreślił w tym wypadku szef MAP, że Daniel Obajtek sam złożył taką deklarację publicznie, że jest mianowany przez opozycję już obecnie, czyli przez PiS, a więc tak naprawdę złoży rezygnację. Szef MAP, czyli Borys Budka, oczekuje, że po prostu
zrobi Daniel Obajtek, zrobi to, do czego się zobowiązał. Druga kwestia to SMR, czyli małe reaktory jądrowe. Kwestia, która ma być rozwiązana prawdopodobnie w ciągu najbliższych tygodni, jaką decyzję podejmą już nowe władze, czy Orlen będzie inwestował w SMR-y, czy nie. O tym na pewno się przekonamy. Osobno Orlen poinformował, że sfinalizował kupno farm wiatrowych w Wielkopolsce i Pomorzu Zachodnim. Sprzedającym jest to brytyjski koncern Octopus Renewables Infrastructure Trust. Na koniec sektor energetyczny i powracamy do szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych. Borys Budka wypowiedział się na temat Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, czyli pomyśle wydzielenia aktywów węglowych zespołu energetycznego właśnie do tego przedsiębiorstwa, jeżeli zostałoby utworzone. Borys Budka informuje, że decyzje odnośnie NABE będą podjęte po audycie spółek Skarbu Państwa. Wspólna decyzja ma zostać podjęta z nowym resortem przemysłu. Borys Budka jednocześnie podkreślił, że jest przeciwnikiem wielkiej centralizacji gospodarki. Na koniec prosiłbym o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Ze swojej strony życzę udanego dnia. Do usłyszenia.